kanale Living with Robots. Dzisiaj Grogu. Kolejne interaktywne zabawki, tym razem z serialu Mandalorian. Grogu, no to jest chyba najsłodsza postać z całego serialu i śmiem domniemać, że z całego Star Wars. Jest przesłodką małą istotą. Mam tutaj dla porównania Grogu firmy Hasbro. Jest to typowa interaktywna zabawka oraz mamy plusz, doll, figurkę, nie wiem jak to nazwać, lalkę, maskotkę firmy Mattel. Jest ona troszeczkę, można powiedzieć, interaktywna, bo też jeżeli dotkniemy sobie łapki, to daje ona nam różnego rodzaju dźwięki. Te dźwięki no, nie są jednak tak fajne jak w przypadku Grogu firmy Hasbro. Ale no to tutaj troszeczkę to jest, że tak powiem, inna bajka. Jeśli chodzi o Grogu firmy Hasbro, tutaj wszystko jest plastikowe pod spodem. Mamy takie silikonowe łapki, rączki. Głowa jest plastikowa, uszy są z silikonu takiego miękkiego, bo tymi uszami on naprawdę sporo rusza, jak widzicie. Rusza oczami, rusza rękami, wydaje dużo fajnych dźwięków, ale jest dużo mniejszy, bo Grogu z serialu Mandalorian ma no, prawie 30 cm, czyli jest dokładnie takiej wielkości jak tutaj ten Grogu z Mattel. Może jeszcze powiem, że Grogu z Mattel zawsze wygląda tak, że ten jego tułów jest workiem i nie ma nóg, nie ma stóp. A to jest jedyna wersja, która jest dostępna ze stopami, dlatego postanowiłam go kupić. Tym razem też dostał on torbę. Torba no, mi się do końca jakoś tam super nie podoba ani nie przydaje, więc może nie poświęcajmy jej za dużo czasu. W tej torbie oczywiście wiadomo, kto nosił naszego małego Grogu, jego tatuś. Słuchajcie, no to zerknijmy troszkę pod jego standardowe ubranko. No i mamy stopy. Te stopy są wielkie, szerokie. Szerokie jak stopy Frodo trochę mi się kojarzą. On, jak tak naprawdę bardzo się postaram, to jestem w stanie go ustawić, że on stoi, ale głównie go ta głowa przeciąża trochę. No ale tak mówię, jak naprawdę bardzo go tam fajnie poustawiamy, to on jest nam w stanie naprawdę stać jak figurka. Ogólnie cały jest tutaj mięciutki, ma mięciutkie ręce. No, co jest na pewno minusem, bo we wcześniejszych Grogu tej firmy łapy były silikonowe. No tutaj rekompensatą, że tych łap silikonowych nie mamy, które zdecydowanie lepiej się nam prezentują, jest to, że mamy kilka dźwięków. I jak przyciskamy tą łapkę, to wydaje nam ten Grogu dźwięki. No i oczywiście te nieszczęsne stopy. Teraz niedawno pojawiła się, chyba już można nawet kupić, opcja najnowszego Grogu. No niestety znowu nie ma nóg, co dla mnie jest ważne, bo moim marzeniem jest, żeby go sobie jakoś tam fajnie poprzebierać. Mam nadzieję, jak kupię stroje, to Wam pokażę, jak będzie kozacko wyglądał, bo naprawdę zupełnie inaczej wygląda, jeśli jest jakoś tam fajnie ubrany, niż w tym kubraczku. Przejdźmy jeszcze do głowy. Głowa jest też mięciutka, jest silikonowa, jest bardzo, bardzo miękka. Jest też dosyć nietypowa twarz, usta. Usta są czarne i też otwarte. W większości przypadków są one zazwyczaj zamknięte. Tu jest trochę więcej różu niż zwykle, ale co fajnego, jeśli chodzi o uszy, te uszy są ruchome. Możemy sobie nimi manewrować na wszystkie strony. Ja mam takie wrażenie, że jak manewrujemy tymi uszami, to ten Grogu zyskuje zupełnie inny wygląd twarzy. Naprawdę, jeśli się tak pobawimy tym, to jest takie wrażenie, jakby on po prostu, nie wiem, zmieniał humorki przez poruszanie tymi uszami. Więc co fajnego, jest miękki, wydaje dźwięki. Minus na pewno, że nie ma silikonowych łapek, ale do tych łapek też się, myślę, można przyzwyczaić. Plus oczywiście stopy.
dzięki temu, że ma stopy, możemy go także ustawić w pozycji siedzącej. Tamte grogu niestety nie mają takiej opcji, bo tak jak mówiłam, to jest taki wypełniony tylko worek, który teoretycznie powinien stać, ale też właśnie ludzie zawsze mówią, że to się jednak mimo wszystko przewraca, bo to nie jest jednak figurka, która ma na dole plastik. No i te naprawdę fajne uszy, bo we wcześniejszych opcjach grogu te uszy są zawsze twarde, można sobie nimi wybić oko, no i fajna miękka głowa. Na pewno jeszcze minusem jest to, że kolor skóry, no ten kolor skóry nie do końca mi się podoba, mógłby być zdecydowanie jak dla mnie taki bardziej zielonkawy, bardziej soczysty, nawet już tutaj kolor skóry chyba tego grogu z Hasbro bardziej mi leży. Dobra. Może ja jeszcze ściągnę tą jego sukieneczkę. Tam z tyłu jest taki, nie wiem jak to nazwać, no taka silikonowa zaczepka, którą trzeba odciąć, aby po prostu ściągnąć tą sukienkę. Ja już to zrobiłam, bo ja już się do niego dobierałam w ten sposób. Więc tak wygląda bez sukienki. Zakryję mu tutaj części intymne, żeby nie było. Widzicie metka Star Wars, więc tak się prezentuje nasz grogu bez swojej sukienki, goło i wesoło. Myślę, że następny filmik będzie, jak uda mi się znaleźć do niego jakieś fajne ubranka. On ma 30 cm wzrostu, ale jest dosyć tutaj grubiutki, więc ubranka z lalek na 30 cm na niego zdecydowanie nie pasują, więc zamówiłam coś na 40 cm, zamówiłam też fajne butki trampki. Mam nadzieję, że wejdą na jego szerokie stopy. No to nic, widzimy się niebawem, a teraz już się żegnamy.